Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach zamierza zrealizować kolejną inwestycję związaną z rozbudową infrastruktury. W planach dyrekcji szkoły jest wybudowanie nowego internatu na około 100 miejsc. Dotychczasowe pokoje dla uczniów dojeżdżających na zajęcia miałyby zostać zmienione w klasopracownie. Szkoła ta cieszy się dużą popularnością, ma doskonałą bazę dydaktyczną. Do szkoły tej uczęszcza ponad 400 uczniów i robią to z wielką przyjemnością, dlatego że nie tylko dobra baza, wspaniali nauczyciele, ale także możliwości rozwojowe tej szkoły. I tutaj pan dyrektor wraz z gronem pedagogicznym podjął działania, żeby wybudować nowy internat dla uczniów, dla około 90 do 100 uczniów. Baza noclegowa zapewni jeszcze dodatkowe możliwości dla uczniów, którzy spoza powiatu sanockiego uczęszczają do szkoły i którzy jeszcze chętniej by podjęli naukę, ale ze względu właśnie dojazdu mają pewne trudności. Zielone światło dla realizacji inwestycji dało ministerstwo, obiecując przekazanie pieniędzy na ten cel. Zadanie ma kosztować około 6 milionów złotych i niewykluczone, że pierwsze prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku. Takie działania dzisiaj zostały podjęte w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z panem wiceministrem Szymonem Giżyńskim, który odpowiada za szkoły rolnicze, aby wesprzeć te działania dotyczące projektu na nową inwestycję pod nazwą budowa internatu dla młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Nowosielcach. Jest tutaj pełna akceptacja dla tej inicjatywy i ze strony ministerstwa, tutaj w obecności nas posłów, mojej osoby, pana posła Piotra Uruskiego, pan minister Giżyński zapewnił, że takie środki na wykonanie tegoż projektu będą i w przyszłości na wsparcie tej inwestycji. Szacuje się, że w przyszłym roku szkolnym w Nowosielcach będzie się uczyć około 500 osób. Co piąta skorzysta z nowoczesnego internatu.